Grzegorz Niedźwiecki. Grupa lokalna Amnesty International Linia Góra. I co? No, nikt nas nie wpuścił do środka, czyli twierdzą, że dziecka nie ma tutaj w miejscu wyznaczonym przez sąd na kontakty. Także kontakt w dniu dzisiejszym nie zostanie zrealizowany. Co pan zamierza zrobić? To znaczy, no nie omieszkam, oprócz tutaj notatki sporządzone przez panią kurator, poinformować sąd, że w dniu dzisiejszym nie doszło do tego kontaktu, że matka dziecka po raz kolejny narusza postanowienie sądu, żeby po prostu sąd w tym momencie dalsze konsekwencje tutaj prawne wyciągnął odnośnie niestosowania się przez drugiego rodzica do postanowienia sądu, które jest w tym momencie prawomocne i wykonalne. Dziękuję.